Do każdego znaku, który może sprawić problem w zapisie, przypisz odpowiednie wyobrażenie według zaproponowanego schematu. Rz to wyraz rozpoczynający się na literę R. Rzecz z kropką, coś okrągłego, co przypomina kropkę nad Z. Na przykład piłka albo jakaś kula. Uzamknięte. Coś zamkniętego, jak na przykład klatka lub pojemnik. Może być to również coś, co przypomni Ci o kresce nad o, na przykład pasek albo linia. U otwarte, wyobraź sobie coś otwartego, na przykład basen otwarty, albo mówiąc językiem poezji, może być na przykład otwarte serce, coś w tym stylu. CH. Podobna zasada jak przy R, ale tu wyobrażamy sobie coś na literę C. Może to być postać, rzecz, whatever. H. Do tego znaku przypisz coś, co kształtem przypomina ci literę H. Mnie na przykład duże H przypomina lotnisko dla helikopterów, ale małe H może wyglądać jak krzesło. Tutaj um, skojarzenie jest zależne od tego, jak działa Twoja wyobraźnia, co Ci się lepiej kojarzy. Przejdźmy do przykładów. Rzeka. Rozpoczynamy od RZ, dlatego że wpadł do niej rower. Rower to wyraz na R, więc mówi nam o tym, że wyraz rozpoczynamy od RZ, a nie rzec z kropką. Żaba rozpoczynamy od rzec z kropką, bo żaba skacze na piłce. Piłka symbolizuje kropkę nad Z. Wiewiórka zapisujemy przez U zamknięte, bo wiewiórka hasa po zamkniętym pojemniku. Wulkan piszemy przez u otwarte, bo lawa wpada do otwartego basenu. Chmura zapisujemy przez ch, bo wyluzowana chmura nosi czapkę, czyli wyraz zaczynający się na literę c. Hydrant piszemy przez samo h, bo helikopter zrzuca hydrant na lotnisko kształtem przypominające dużą literę h. Mogłoby to być również krzesło, które kształtem przypomina literkę h, małe. Przejdźmy do bardziej skomplikowanego przykładu, bo jak wiemy, język polski jest bogaty w takie piękne słowo jak grzebrzółka, chociażby. Weźmy pod lupę słowo rzeżucha. Żeżucha może napsuć krwi i wymaga skomponowania kilku skojarzeń w spójną opowieść. Zacznijmy od przypisania wyobrażeń. RZ. Wyobraźmy sobie, że Ronaldinho reprezentuje RZ, czyli ten wyraz na R. Ronaldinho, sławny piłkarz. Rzecz z kropką piłka do nogi. Uotwarte to otwarta miska z zupą pomidorową. CH to cegła. A teraz scenka. Ronaldinho RZ kopnął piłkę, rzecz z kropką, do otwartej miski z zupą pomidorową, U otwarte, i rozlał ją na cegły. CH. Otwórz senkę z zamkniętymi oczami z pamięci. Wymawiaj nagłoś głoski. RZ. Dlaczego? Bo Ronaldinho. Rzecz kropką, dlaczego? Bo piłka. Uotwarte, dlaczego? Bo otwarta miska. Cecha, dlaczego? Bo cegła. Spróbuj zastosować podobne wyobrażenia na słowach, które sprawiają Ci problem w zapisie. Jeżeli ten film ma dla Ciebie wartość edukacyjną, to będę ogromnie wdzięczny za zostawienie subskrypcji. W ten sposób pomożesz mi popularyzować skuteczne techniki pamięciowe.